Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj zastanowimy się, jak zmiany cywilizacyjne ostatnich dziesięcioleci nas rozbroiły. Zapraszam. Każdy kryzys, każda katastrofa jest czymś, z czego również wiele można się nauczyć. Oprócz całego tragizmu takich sytuacji, zawsze można również wyciągnąć pewne wnioski, zawsze można wyjść z takiego kryzysu silniejszym, bardziej przygotowanym. I korzystając teraz z tej tragicznej okazji, jaką są wydarzenia ostatnich dni, chciałbym spojrzeć na cywilizacyjne zmiany ostatnich dziesięcioleci w Europie Zachodniej i przyjrzeć się, jak one wpłynęły na naszą obronność, jak one wpłynęły na nas jako na społeczeństwo pod tym właśnie względem. Od razu zaznaczam, że gdy w tytule jest mowa o cywilizacji czterech liter, nazywam tak, nawiązując do pana Ziemkiewicza, oczywiście cztery litery LGBT. Tak można by moim zdaniem faktycznie, umownie nazwać tą nową cywilizację, która powstała na gruzach cywilizacji łacińskiej. A więc tak nazwałbym tą cywilizację, upraszczając, jednocześnie lekko nawiązując do innego znaczenia tego określenia, co również sugeruje poziom cywilizacyjny, moim zdaniem, tegoż tworu, konstruktu społecznego. A więc ta cywilizacja czterech liter jest to cywilizacja, o której mówimy w Europie Zachodniej, to znaczy w ogóle nie mówię tutaj o Ukrainie, w sensie nie mówię o ich kryzysie cywilizacyjnym, nie mówię, mając na myśli tą cywilizację, nie mówię o nich bezpośrednio. Ukraina tymi konkretnymi problemami dotknięta moim zdaniem nie jest. Są to zupełnie inne sytuacje i nie chciałbym, żeby tu w jakikolwiek sposób można było to odnieść jako jeszcze krytykowanie w tej trudnej sytuacji samej Ukrainy. Zupełnie nie mówimy tutaj o Ukraińcach, mówimy tutaj o naszym kręgu cywilizacyjnym, przede wszystkim teraz o Europie Zachodniej, może trochę również o Ameryce. No i o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ta nowa cywilizacja jest cywilizacją hedonistyczną, a więc nastawioną na używanie. Po czym to widać, to myślę, że tutaj nie trzeba wiele tłumaczyć. Chociażby etyka seksualna tejże nowej cywilizacji, która powstaje na gruzach cywilizacji łacińskiej. Etyka seksualna, która mówi, że nieważne kim się jest, nieważne co się robi, nieważne jak się żyje, każdy niech robi to, co jest przyjemne. Jest to etyka seksualna jednego pokolenia, ewentualnie jednego i pół pokoleń. Później takie społeczeństwo umiera, dlatego jest to taka cywilizacja, takie społeczeństwo, niczym taki jednodniowy motyl w kontekście życia całych społeczeństw. Natomiast tym bardziej pokazuje to, jak bardzo jest to błąd niebezpieczny i faktycznie mogący zrujnować społeczeństwo bardzo, bardzo szybko. Nie ma ani jednego przypadku w historii ludzkości społeczeństwa, które praktykowałoby taką etykę seksualną, hedonistyczną etykę seksualną i jednocześnie na dłuższą metę by przetrwało. A więc z jednej strony mamy do czynienia z cywilizacją stricte hedonistyczną, z drugiej strony z cywilizacją, jak to nazwała pani Ziętek-Wielomska w swoim materiale Rządy Wielkiej Matki, który będzie również podlinkowany. Jest to cywilizacja, która ma tendencję do tak zwanego, nazwanego właśnie przez panią Ziętek-Wielomską w ten sposób, matczynego totalitaryzmu. A więc totalitaryzmu, który opiera się na trosce. Ze względu na troskę o was zamkniemy wam lasy. Ze względu na troskę o was będziemy was skuwali przy waszych dzieciach za wyjście na spacer. Ze względu na troskę o was, jak pójdziecie pobiegać do parku, to też was skujemy. Ze względu na troskę o was nie będziecie mogli wejść do restauracji i nie będziecie mogli pracować w wojsku i tak dalej, i tak dalej. A więc odsyłam do tego materiału, jeśli ktoś jest zainteresowany szczegółami. A więc
W skrócie, ta cywilizacja czterech liter to moim zdaniem cywilizacja hedonistyczna z tendencjami do takiego matczynego totalitaryzmu, a więc totalitaryzmu ugruntowanego na trosce, uargumentowanego troską, a nie siłą i dominacją, jak to może było w przypadku dawnych totalitaryzmów. Jak chyba możemy się domyślić, w tej cywilizacji czterech liter najważniejsze będzie to, żeby można było sobie spokojnie używać. Najważniejsze będzie to, żeby było bezpiecznie, ale bezpiecznie w tym sensie, że no, żebym mógł jeszcze chwilę poużywać. Najważniejsze w tej cywilizacji to, żeby przykrości nie sprawić komuś, kto właśnie chce sobie poużywać. To będą wielkie problemy tejże cywilizacji, czyli właśnie misgendering, określenie osoby niewłaściwym zaimkiem, jakaś obraza na tymże tle. Problemami tej cywilizacji będą problemy w stylu odróżnienia grypy od morderczej zarazy. Problemami tej cywilizacji będzie walka z energetyką na tle, powiedzmy, konfliktów ekologicznych, czy raczej konfliktów przemysłowych, argumentowanych ekologicznie. To będą tego rodzaju problemy, którymi ta cywilizacja będzie się zajmowała. Warto zwrócić tutaj uwagę, jak bardzo ta cywilizacja odeszła od swoich korzeni, od swoich rewolucyjnych korzeni, bo bez wątpienia można doszukać się korzeni tej cywilizacji w wielkich rewolucjach w Europie, na przykład w rewolucji francuskiej. Tu warto zwrócić na to uwagę, jak bardzo daleko już ta cywilizacja czterech liter od tego odeszła. Wolność, widzimy ją w tym momencie, kiedy właśnie mamy zamykane lasy i kiedy partyzanci, w cudzysłowie, biegający po parku są skuwani przez policjantów. Równość widzimy wtedy, gdy żeby pójść do restauracji trzeba mieć słynną już subskrypcję u Pfizera. Braterstwo widzimy szczególnie dobrze w zamykaniu przez wielkie media w bańkach informacyjnych i wzajemnym szczuciu jednych na drugich. A więc myślę, że widać bardzo wyraźnie, jak bardzo daleko ta antycywilizacja w zasadzie odeszła od tych frazesów, którymi posługiwała się rewolucja francuska. No oczywiście również w praktyce, realnie z tymi frazesami nie żyła, natomiast jeszcze przynajmniej udawała, że tymi frazesami żyje. Dzisiaj one może gdzieś tam pozostały na niektórych flagach, jeszcze tak w cudzysłowie, na niektórych rewolucyjnych sztandarach, ale to już są naprawdę tak bardzo puste hasła, że trudno się nie uśmiechnąć, widząc ten tragiczny paradoks tych haseł rewolucyjnych w odniesieniu do tejże antycywilizacji czterech liter. No i teraz, jak ta cywilizacja przygotowuje nas na prawdziwe kryzysy? Czy jest ona zdolna poradzić sobie faktycznie z realnym niebezpieczeństwem? No moim zdaniem ta cywilizacja jest na wszystkich polach paraliżująca. Zacznijmy od takich prostych, namacalnych rzeczy, jak chociażby wojsko. Co robiło polskie wojsko w ostatnich latach? Walczyło ze sobą samym. Co robi polska armia? Ano kontroluje, czy przypadkiem nie zakradł się tam jakiś wróg ludu, który nie ma subskrypcji u Pfizera i w ten sposób jest największym zagrożeniem dla polskiej armii. Te skandale, te prześladowania, które dotykały polskich żołnierzy, to z jakim napięciem, z jaką determinacją woli walczono właśnie z tymi reakcjonistami, którzy tam sabotowali najwyraźniej polskie wojsko, to docierały, te informacje docierały do nas, sami wojskowi opowiadali o tym, jak bardzo publicznie opowiadali o tym, jak nie zapomnę, to podlinkuję jeden z materiałów, gdzie faktycznie wysoko postawieni wojskowi mówią o tym, jak bardzo wojsko walczy teraz z sobą samym. To pokazuje moim zdaniem, ta sytuacja pokazuje dobrze, jak bardzo wytworzenie fałszywych wrogów, fałszywych niebezpieczeństw szkodzi w obliczu prawdziwych niebezpieczeństw. No bo zamiast teraz
lepiej formować to wojsko, zamiast teraz reformować, dokręcać te śrubki tak, żeby tam wszystko działało tak, jak należy, zamiast poprawiać, naprawiać, wojsko prowadziło wojnę ze sobą samym, być może pozbawiając się nierzadko swoich bardzo dobrych, a kto wie, czy nie tych najlepszych właśnie żołnierzy. Być może, tak? Na podstawie właśnie tego, że ktoś nie chce uwierzyć w tą propagandę, która jest serwowana w mediach, wyrzucamy z wojska, czy blokujemy awanse, prześladujemy na tych apelach i tak dalej, i tak dalej. Prześladujemy tych, którzy nie uwierzyli w medialną nagonkę, którzy odróżniają grypę od zarazy. Czy to na pewno służy polskiemu wojsku? No, moim zdaniem na pewno to nie służy polskiemu wojsku. Cywilizacja czterech liter to również cywilizacja szumu medialnego. Hedonizm potrzebuje takiego szumu, nieustannego szumu informacji. Potrzebuje szumu, który będzie zaspokajał ludzką potrzebę prawdy. Człowiek chce prawdy, szuka tej prawdy. No, hedonista nie chce się wysilać, żeby znaleźć tą prawdę, dlatego z pomocą przychodzą mu wielkie media, które już, jak to było w również innym materiale pani Ziemtek-Wielomskiej, cytuje ona hasło pewnej wielkiej niemieckiej gazety: tobie twoja opinia. Tego właśnie potrzebuje hedonista, tego właśnie potrzebuje obywatel tej cywilizacji czterech liter. Potrzebuje takich mediów, które dadzą mu, jemu, jego opinię. To oczywiście najlepszą, najbardziej naukową, najbardziej nowoczesną, najbardziej tolerancyjną i tobie, twoją opinię. No i taki hedonista potrzebuje takich mediów. Taki hedonista oczywiście nie uczy się myśleć przez to. Dlatego, że człowiek, aby faktycznie myśleć, naprawdę myśleć, potrzebuje różnych, zróżnicowanych informacji, potrzebuje porównywania ich, dociekania, ciekawości, potrzebuje pewnego sceptycyzmu jak najbardziej po to, żeby weryfikować źródła. Tak postępuje wolny i silny człowiek. Tak postępuje człowiek, którego kształtowała cywilizacja łacińska. Oczywiście nie znaczy to, że za czasów na przykład średniowiecza, kiedy mieliśmy bez wątpienia być może najpełniejszą formę cywilizacji łacińskiej, co nie znaczy, że była ona idealna, po prostu historycznie pewnie najbardziej była to cywilizacja łacińska ze swoimi wszystkimi i wadami, i zaletami. To znaczy, nie jest to forma idealna, którą po prostu trzeba przywrócić, natomiast uważam, że jest ona najmocniejszym wcieleniem ideałów cywilizacji łacińskiej. Myślę, że można odważyć się na taką tezę, to można by dyskutować, zupełnie nie o tym tutaj mówimy. W każdym razie, nawet w idealnej cywilizacji łacińskiej nie każdy człowiek taki będzie, nie każdy człowiek będzie wolnym i silnym człowiekiem. Być może nawet połowa nie będzie wolnymi i silnymi ludźmi, ale jeśli będzie 30%, to wcale nie jest mało. Jeśli społeczeństwo będzie szło w tą stronę, żeby takich ludzi kształtować, to społeczeństwo będzie silne, to społeczeństwo będzie odporne na propagandę, to społeczeństwo będzie w stanie się bronić. Co mam na myśli, gdy mówię o wolnych i silnych ludziach? Mam na myśli ludzi, którzy praktykują cnoty kardynalne, bo to jest wolny i silny człowiek. Człowiek, który jest roztropny, a więc bada, szuka, porównuje, docieka. Człowiek roztropny. Ten człowiek jest sprawiedliwy, a więc dąży do tego, żeby każdemu oddać to, co się jemu należy. Nie szuka tego, co dla mnie jest w tej chwili przyjemne, tylko dąży do tego, żeby naprawdę każdemu oddać to, co się jemu należy. Ten człowiek jest człowiekiem umiarkowanym, a więc potrafi dobrać odpowiednią ilość tego, co dobre i przyjemne, tak, żeby jednocześnie to nie zaszkodziło. Ten człowiek będzie praktykował cnotę męstwa, to są wszystkie cztery cnoty kardynalne już, cnotę męstwa, która pozwoli mu pokonywać przeciwności. Taki człowiek jest wolnym i silnym człowiekiem i taki człowiek potrafi odróżnić grypę od śmiertelnej zarazy. Taki człowiek potrafi odróżnić prawdziwe zagrożenie od zagrożenia wyimaginowanego. Taki człowiek potrafi na przykład dostrzec, jak bardzo kluczową rzeczą jest bezpieczeństwo energetyczne, a jak bardzo niepewną rzeczą jest współczesna polityka energetyczna Unii Europejskiej i w ogóle, można powiedzieć, właśnie całej cywilizacji czterech liter, bo ta polityka energetyczna tejże cywilizacji
To jest rzecz, która moim zdaniem może w przyszłości naprawdę być podawana w podręcznikach jako przykład jednego z najbardziej nieracjonalnych, zadziwiających zachowań w historii ludzkości w ogóle. Odeślę tutaj do materiałów na kanale Warsaw Enterprise Institute w kontekście zarówno odróżnienia grypy od morderczej zarazy, jak i polityki energetycznej. Naprawdę to nie jest żaden szurowski kanał, o ile nie ze wszystkim się zgadzam, co pan Wróblewski tam mówi. Gdy coś polecam, to nie oznacza, że daję temu jakby 100% takiej, w cudzysłowie, koszerności. Tylko polecam pewien konkretny materiał, bo uważam, że jest on bardzo wartościowy, że wskazuje na bardzo wartościowe fakty, badania, myśli. Zachęcam tych, których może to szokuje, co mówię, zachęcam do wysłuchania tych materiałów. No właśnie po to, żeby ćwiczyć ten nasz rozum, po to, żeby konfrontować się z rzeczami, które może wydają nam się dziwne i w pewnym sensie nawet niebezpieczne. No właśnie, mogą się wydawać niebezpieczne ze względu na tego mentalnego strażnika systemu, czyli tych ze względu na ideę teorii spiskowych jako takiego systemu obronnego, tak żeby człowiek, broń Boże, nie pomyślał co innego niż wielkie media mówią, żeby od razu czuł się oszołomem, właśnie wrogiem ludu, żeby od razu wbudziło się w nim to obywatelskie, w cudzysłowie, sumienie, że oto teraz popełniłem grzech przeciwko nowemu, wspaniałemu społeczeństwu, bo pomyślałem, że być może nie jest do końca tak, jak mi te wielkie media mówią. Zbaczam trochę z tematu, ale myślę, że jednak to jest istotne, żebyśmy dostrzegli, jak działa to całe społeczeństwo czterech liter, czy ta cała cywilizacja czterech liter. Tak ona właśnie działa. Wychowuje hedonistów, których łatwo jest wykorzystać. To jest Huxley i wspaniały świat. Człowieka, który pogrąży się w używaniu, w przyjemnościach. Takiego człowieka będzie bardzo łatwo kontrolować, wykorzystać, uczynić niewolnikiem, ostatecznie pozbawić go własności, wolności, najpierw pozbawiając go własnego zdania. Tobie twoją opinię serwuje jakaś tam gazeta, inne medium itd., itd. Do takiego społeczeństwa Zachód dążył już od dziesięcioleci. Bez wątpienia rewolucja seksualna jest tutaj jednym z takich kluczowych kroków w tą stronę. Szkoła frankfurcka bez wątpienia odegrała tu swoją bardzo znaczącą rolę, a więc można prześledzić ten rozwój. No w każdym razie ta cywilizacja teraz właśnie w tym momencie, kiedy na Ukrainie rozpoczyna się wojna, teraz ta cywilizacja zostanie poddana próbie. Miejmy nadzieję, że ta próba nie okaże się zbyt gwałtowna, zbyt duża. Na pewno warto wykorzystać tą próbę do tego, żeby zweryfikować, jak te idee, jak te pomysły, jak to prześladowanie ludzi w armii, jak to zamykanie ludzi w bańkach informacyjnych, jak to skupianie się na bzdurach, jako na wielkich niebezpieczeństwach, jak to nas przygotowało do tego, żeby stanąć w razie czego w obronie naszego narodu, naszego społeczeństwa, naszego państwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.